AROL 12 sernikowy. Cześć koleżanko. Kocham rudne włosy. Kocham rudne włosy. I już się kocham. Sernikowy z cebulą. Jesteś fajny. Ty też, ty jesteś i fajna, i piękna, słuchaj. Masz wszystko, czego szukam w kobiecie. Dzięki. Proszę. Jak ci na imię? Julia. Cześć Julka, jestem Antek, miło mi cię poznać. Jak? Antek? Tak, Antoś. Dla ciebie Antoś. Mój pies się tak nazywa. Ja będę też twoim psem. Mam długi język i umiem szczekać. Także nie ma problemu, będę twoim psiakiem. Dobra. Będę cię lizał, niekoniecznie tylko po mordzie. Okej. Okay. Ile masz lat? 20. O, 04, 03? 03. To witaj w moim klubie. Znaczy, ja też jestem 03, także wiesz, w moim klubie, w sensie w naszym klubie, no wiadomo o co chodzi. No, rozumiem. No, a skąd jesteś, Julcia? Pomorskie. Tylko powiedz, że nie śmierdzisz śledziem. A czemu mam śmierdzieć śledziem? No jednak pomorze, wiesz, woda, morze, śledź, jedzenie, ryby. Nie śmierdzę śledziem. Ale lubię śledzie. Lubisz śledzie? Ja też lubię. Ja też mam raz na jakiś czas chrapkę na takiego śledzika. Także... Jestem śledziarą. Tak? Tak. A dasz mi skonsumować jeden z twoich podrobów śledziowych? Co? Co? Dasz mi skonsumować swojego śledzika? Nie wiem. Nie wiem? Nie, no słuchaj, ja gram w otwarte karty zawsze z kobietami. Ja muszę wiedzieć. To ja idę, wiesz, w ciemno kurwa kota w worku nie kupuję. Także to wiesz, to musisz mi od razu mówić, kawa na ławę. Dlaczego od razu? No, a na co tu czekać? No, ja też nie wiem, także się pytam, no. Słuchaj, masz chłopaka? No mam. Okej, okay, a jak długo jesteście w związku? Ponad rok. No to po pierwsze to nie jest długo, a po drugie wiesz, każdy raz na jakiś czas w związku się nudzi i potrzebuje nowych bodźców. Tym bodźcem mógłby być dodatkowy mój bodziec. Czy wiesz? No wiem. Wiadomo, trójkąt, o to chodzi. Trójkąt mówisz? Myślisz, okay, że twój chłopak by się na to zgodził? Nie. Nie? A ty byś chciała coś takiego przeżyć? No. No to musisz się dojść do jakiegoś wspólnego porozumienia. No, ja bym go zostawił na twoim miejscu. Jeżeli twój chłopak nie bierze twojego zdania pod uwagę, to jest dla mnie niedopuszczalne. Ale czemu? No co czemu? No powinien się z tobą zgadzać, a przynajmniej rozmawiać i dochodzić do jakiegoś wspólnego porozumienia. No. Na przykład wiesz, on się nie chce zgodzić, żeby doszło do trójkąta dwóch chłopaków i ty, ale jeżeli na przykład zaoferujesz mu jeszcze jedną dziewczynę i ciebie, to wtedy luz. Wiesz, taka wymianka. Nawet chyba na to by nie poszedł. Nie chciałby dymać dwóch lasek w tym samym czasie? Chyba nie. To, co to kurwa za chłopak? Gdzie jest jego libido? Ja pierdolę, straszne nudy. A przynajmniej dobrze to robi? No, powiedzmy. Nie no. Tutaj masz prawdziwego... prawdziwego boga ruchania. No dobra, żartuję. Boga może nie, ale... Wydaje mi się, że jestem w miarę dobry. Okej. Okay. Podałabyś swojego Instagrama? No. Dobra, nie szanujemy, idziemy dalej. Ja pierdolę, jak można tak robić? Jak? Gadasz z chłopakiem na Omegle o takich rzeczach, mówisz, że masz chłopak, chłop się pyta ciebie o Instagrama, a ty mu go dajesz tak o... I to nie jest tylko przekaz podprogowy do kobiet, że macie tak nie robić, do mężczyzn również. Ty jej wierzysz, że ona ma chłopa? Wiesz co? Tak, niestety jej wierzę. Niestety jej wierzę. Mogę cię wymasować po tych sutkach, jak już ty to robisz? Lubię. Podnieca mnie to. Ooh, yeah. Po bicepsach też bym cię wymasował.